Cześć, witajcie, syn, ja. No to StarCraft, najbardziej irytująca misja, jaka może istnieć. Jeden z najbardziej irytujących, bo to oczywiście zbliżamy się powoli do końca podstawki. No. Miło się zaczynać wkurzać z powrotem w grze, gdzie komputer myśli 18 razy szybciej niż ja, ale 5 razy słabiej niż zawodowy gracz StarCrafta. I ciebie, pasażerze. Cieszy mnie niezmiernie powrót was obu w tej czarnej godzinie. Zerki podwoiły wysiłki i wygląda na to, że... To niemożliwe. Egzekutor opowiedział mi, jak poległeś od szponów zerków. Jak to możliwe, że żyjesz? Po tej niefortunnej porażce nasi pobratymcy odnaleźli moje ciało. Teraz przebywam w chłodnej, mechanicznej powłoce Dragona. Stary druhu, niedobrze się stało. Nonsens! Nie ma hańby w porażce, dopóki duch pozostaje niepokonany. A ja nadal mogę służyć najlepszy sposób. Ale dość o mnie. Musicie o czymś wiedzieć. To ważne. To, że mamy wpierdol? Jesteście ogłoszeni zdrajcami przez Aldarisa i Konklawę. Chcą was aresztować, a mrocznego Dezariusa Zeratula stracić. Nigdy nie sądziłem, że posuną się tak daleko. Nawet w obliczu całkowitej zagłady nadal kurczowo trzymają się skostniałych tradycji. Tak, a to czyni ich tylko jeszcze groźniejszymi. Polują na ciebie, Tasadarze. I choć tym samym wydaje na siebie wyrok, to będę stać do tego boku do samego końca. Entaro Adun, szlachetny. Egzekutorze. Jeśli nasz świat ma przetrwać, musimy obronić mrocznych templariuszy przed naszymi pobratymcami. Jednak mimo iż sprawi mi to ogromny ból, nawet konklawę nas nie powstrzyma. No, zrozumiałem taki szalas. Ale jestem wściekły. Już to 5 razy robię. Egzekutorze, ty i zdrajca Tasadar macie zaprzestać stawiania oporu i poddać się osądowi konklawę. Zeratul zaś zostanie aresztowany. Postąpimy z nim tak, jak nakazuje prawo Kali. Uciekaj do swoich panów, Aldarisie. Pogrążcie się w ciemności, albowiem wasze czyny wskazują nas na pastwę zerków. Łatwe walki! Erykala! Za Adura! Zobaczysz, że tak zasłowała tą grę. Ale muszę być szybszy od komputera. Widzicie, za czasów, gdy ludzie tak z komputerami grali by na... Witajcie w ciężkich czasach graczy Twierdzy Krzyżowiec. Wprowadź komendę. Do walki.
się stanie. Chaos. Odbieram. Lokbaj. Lokbaj. Zwracasz się do mnie. Wprowadź komendę. Czemu mogę ci służyć? Dobra. Może się uda w końcu w taki sposób to zrobić. Wprowadź komendę. Rozrzucam. No, już ekspansję mam w budowie. Ale komputer 5 razy mądrzejszy ode mnie już ma ten. Bym upgrade zakolejkowany. Już miał od samego początku. Początku całej misji. Ja musiał też mieć wizję. Zara to lekki brzmi mój rozkaz. Może to misja powtarza po raz kolejny i ja już przy niej dostaję pierdolca. Nawet nie zobaczyłem, czy już mam upgrade zrobione. Kasar de Templari. Odpowiadam na twe wezwanie. Tu jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Już. Ile Valhunty w ogóle bijecie? 30. O 10 więcej niż dragony biją. Valhunty. Wprowadź komendę.
No, aż szyldy zrobił. Znaczy się co, ja? Fajnie. Fajnie, że komputer wiedział od razu, gdzie jest ekspansja, co, ja? Postawione, nie wiem, co komputer ma, co, mapę odkrytą, czy jak? Że mi nawet by cała odkryta mapa by nie pomagały na jego inteligencję, więc... Oh no! But anyway... Już miałem zakolikowany kolejny upgrade, ja jestem w dupie 3 lata za murzynami. Potrzeba więcej wyspań. Pierdziele. Odpowiadam na twe wezwanie. Myślimy podobnie. Dobra. Już przyspieszmy trochę tą rozgrywkę. Coś komputer się nie pokazuje, coś mi tu nie pasuje. Jeżeli on znalazł już moją ekspansję, no niego wystarczy tylko chwila, już powinien już nie zniszczyć. Co nakażesz? Bo naprawdę komputer w tej misji to jest... Że ataku na jeden nie zrobiłeś. Coś nowego, a zarazem podejrzanego. Czy dragony? Tak, dragony też zużywały. Teraz 3 ostatnie próbki. Kasar de Templari. Wyraź swą wolę. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Nie przydas robak. Oczywiście. 100 obrażeń. Oczekuję na rozkaz. Nasi wojownicy walczą z wrogiem.
wykorzystać to. Pancerz podszedł. Wyrzanie zakończone. Kasar de Templar. Interesujące są, że mi wszystkie drony, które wydobywały, by mi ja już nie wiem, jak w ogóle mam to misję robić w ogóle, bo no, mogę się zestakować do obrony, ale no, komputer jest outnumbering. Co nakażesz? Moje rzeczy za. Moje rzeczy za. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. No, czerwony już się regrupuje na atak. Kolejny. Co jest największą irytacją? Na. Moje życie za Majur. Ty spać, czarny. Ja dzisiaj dopiero. Dzisiaj na jutro będę szedł spać. Już będę spał w tej godzinie. Tak, pies mnie zwykle musi dokuczać. Czas nagrywania, więc obecność linki jest sprawdzona. Wyślijmy zalotów na atak. Chuj, że to jest najgłupszy pomysł, jaki mógł mi przyjść do pomysłu. O, patrzcie. To jest największa, najsłabsza organizacja, jaką mogę mieć armii. Nie wiem jak oni to robią, te misje tymi jednostkami, ale okej. Skoro jeden taki robak potrafi mi wyautować zelotów i archonty, nasi wojownicy
Wojownicy walczą z wrogiem. Wyzwanie zakończone. Ja wiem, że ile to masz. No! Skończ! Nie! Skończ innego! A idzie, idzie obrażone małe dziecko. Nie wiem, jak ich mam rozwalić. A moja masa archontów poszła się jebać. Słucham cię. Oczywiście. Tak się stanie. Za Aduna. Tak się stanie. Gdzie mam walczyć? Moje życie za Ajur! G-House za Aduna! Moje życie za Ajur! Uleczanie zakończone! Nasze planie zakończone zdrowie! Nie wiem, jak to mam zrobić, tę misję. No, już w tej minucie, co mam teraz nagrywanie, czyli 22 minuta, już powinienem niszczyć bazę pomarańczowego. Według wielu innych graczy. Nie wiem, jak oni się przebili przez armię czerwonego, choć zaznaczcie jebać czerwonego, bo przecież można przejść środkiem praktycznie. Żadnych konsekwencji. Owszem, można. I uwaga, uwaga, już idzie robak, robak czerwony z góry. Czy można zniszczyć? Szczerwono. Darisa i jego Gauganów. Patrzcie, z tamtej strony, już się domyślam. Odpowiadam na twoje wezwanie. A, to Sodarys, okej. Odpowiadam na twe wezwanie. Porazu! G-House! Kasar! Serach! Staranie zachodzone! Zobaczymy, wyślę całą armię samych zalotów i zobaczymy, czy ja w ogóle przebiję przez bazę pomarańczowego. Okej. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Odpowiadam na twoje wyzwanie. Am I joke to you? Okay. Okay. Nie wierzę w to, co widzę, ale... To, że sobie łopnie ode mnie. Potrzeba więcej wyspanu. No, panie Rafi, dobry, nawaliłeś teraz tych starportów, że... Żeby samych zalotów i to z zalotami zrobić.
I ale kurde. Faktycznie, bo czerwony jest tylko po to, żeby mnie Słucham cię. Oczywiście. Tak właśnie Rafi dostał olśnienia umysłowego. Czerwony przez tą całą misję ma mi przeszkadzać. Kasar de Templar. Gotowości. Tak, nasi wojownicy walczą z wrogiem. My je ranie rozwijamy. Zostaliśmy zaatakowani. Rotacja przebiegła w wyszczepienie. Moje życie za Ajur. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Zostanie zakończone. A, i tak jak upgrade'uję jednostkę powierzchnię, widzę. Musisz przyznać dodatkowe pylony. Chyba czegoś nie zrozumiałem w tej misji. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Czy my możemy normalnie ich zniszczyć? Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Moje życie za Ajur. Moje życie za Ajur. Moje życie za Ajur. Staranie przychodzone. To musimy wyjść do bazy. Gdzie mam walczyć? Czyli wychodzi na to, że naszą bazę trzeba zabarykadować. Moje życie za Ajur. Ty ja pierdziele, patrz jaki Rafi dobry jest idiotą, no kur... Go mać... Gdzie mam walczyć? Rozkazuj. No bo patrzcie. Oni atakują raz na jakiś czas. Faktycznie, teraz to zauważyłem, że nie atakują raz na jakiś czas. Daje mi to advantage. Daje mi to czas na zbudowę obrony. Nowej obrony. Jeżeli zostanę lekko podniszczony. Nasi wojownicy walczą z wrogiem. Są zaatakowani. Widzicie? Moje życie za Ajur. No to całą moją armię może rozwalić jeden templariusz na przykład. No, ale strzelajcie do... Ach... Demet.
łaknę walki. Kaogura, moje życie za Ajur. Musisz przyznać dodatkowe pylony. Moje życie za Ajur. Znaczy już przyzwałem dodatkowe pylony, to już do tego suplis użyłem? Moje życie za Ajur. I za to. Oczekuję na rozkaz. Tak się stanie. Tak o nim jed... Templarami my... Okej. Okay. To można wygrać w jeden głupi sposób, ale ja ten głupi... Jeden głupi sposób? Ta misja jest naprawdę irytująca. Musisz się ze mną zgodzić, bo musisz patrzeć. Może właśnie twoje jednostki nie głupiego nic nie zrobią. Miejmy nadzieję, że ta cała moja armia, jaką mam tutaj, ona mi cokolwiek da, bo nie, to jesteśmy w dupie. Musimy zniszczyć całą bazę pomarańczowego. A, super, robaki przeprowadził. A, tu też. Robaki przeprowadził. Dobra, wykorzystajmy te darki od... Zerotola w jakiś przydatny sposób. Teraz przydamy do samej wszystkie jednostki. Nie? Ale po to się wiesz. O czym myślisz? Nasi wojownicy walczą z drugiem. No ja pierdzielę, wszystkie dronki przy wespanie zabił. Nasi wojownicy walczą z drugiem. To jest nasz jedyny air tutaj, w tej bazie. Antair zaś się.
Oni mają sporą bazę. Zostaliśmy zaatakowani. Moje życie za Ajur! Moje życie za O! Aldarisie, dość tego szaleństwa. Nie zniosę dłużej widoku mych pobratymców mordujących się nawzajem. Aldarisie, choć boję się, że zgubisz nas wszystkich, oddaję się w ręce konklawę. Entaro Adun, egzekutorze, nie rezygnujcie z walki. Yes, my lord. Sadarze z Templariuszu, swoimi czynami odrzuciłeś łaskę swych pobratymców. Odmówiłeś zniszczenia światów Terran, jak ci nakazano. Na każdym kroku kwestionowałeś świętą wolę Konklawy i porzuciłeś swoją ojczyznę w najczarniejszej godzinie. Lecz co najgorsze, sprzymierzyłeś się z wyklętymi mrocznymi Templariuszami i nauczyłeś się wykorzystywać ich bluźniercze moce wespół z naszymi. Co masz do powiedzenia, upadły Templariuszu? Aldarisie, poddaję się osądowi konklawę. Ale wiedz jedno. Gdybym miał wybierać ponownie, postąpiłbym tak samo. Poświęciłem wszystko, aby nasz świat mógł przetrwać. Zblamiłem honor. Odrzuciłem rangę i przywileje. Złamałem nawet nasze najstarsze tradycje. Lecz nie sądzę, że choćby przez chwilę żałowałem swoich czynów. Albowiem jestem Templariuszem i na te wszystko przysiągłem bronić naszej ojczyzny do samego końca. Okej, okay. Czyli wyjaśniło się to, że mogą to 24 minuty zrobić na spokojnie, nawet jeszcze szybciej, jakbym zrobił więcej archontów i zelotów. Nie fokusowałbym się na scoutach, ale okej. Okay. Wiadomo co robisz, like, subskrypcja, jeżeli tego nie robisz, to komentarz. Na razie.